uczniowie. 11 listopada to dzień niezwykle radosny. W tym dniu świętujemy odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli. Przez 123 lata nasz kraj był pod zaborami Rosji, Prus i Austrii. Polacy nie mogli mówić językiem polskim. Nie mogli być dumni ze swoich narodowych symboli, z flagi, godła państwowego. Polski nie było na żadnych mapach świata.
4 lata, odkąd Jaś z Frankiem wyszli z domu. Słuch o nich zaginął. Boże, czy oni żyją? Tęsknię za nimi. Dzieci, nadszedł czas, aby wam przekazać tę wiedzę tajemną, którą skrywamy przed zabawcami. Historie te przekazujemy z pokolenia na pokolenie, czekając aż... Słuchajcie. Biały orzeł. Thank you.
Jezusowi wyjdziły białego orła, sklepowały mu skrzydła i szpony. A nasz ojczyzny rozszerpał na 3 części i podzielił między siebie. Jak już mówiłem, niszczone wiatrem biura spadały w różnych zakątkach
wody, twoje ziemia, twoje wody? Czego słyną? Kam wyginą? W jakim kraju ich znajdą? A czy znasz te kraje wody? Twoje ziemie były nad wody? Twego rany i pomimo i twoje dziewięć śniło? A czy wiesz ty, co mi leży? A nie zawsze, a nie wszędzie. Młody orły, tak ci będzie. Jego dzisiaj przy macierzy trzeba będzie ważyć, służyć, milczeć, cierpieć i bojować. I nie jedno miło zburzyć, a inaczej odbudować. A inni, a krasicki, tyle ci nie można wspomóc, ale wspierać. Nie żadnych mętnych, nie żadnych mierać. Julian Ursyn nie chce być w domu, postępować powinien krajowi. I jeszcze Sienkiewicz. Biada narodom, które kochają bardziej wolność niż ojczyznę. Boże, a Wybicki? Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przygód wzięła, szablą odbierzemy. Nie zmieniamy.